Witam Was w kolejnym odcinku z Gran Turismo 7. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy przygodę z tą grą. Zrobiliśmy już w tym kafe dwa wyścigi. Tutaj w tym Światowe Tory, które tam mi pozwoliły to pierwsze takie wyzwanie, to menu ukończyć. Teraz dostaliśmy drugie menu. Polega na tym, żeby zdobyć licencję B1. Żeby zdobyć licencję B1, to musimy się udać do pawilonu, który jest, no tutaj, centrum licencji. Jeszcze tak szybciutko słowem wstępu. Dzisiaj, piątek, były już pierwsze treningi MotoGP przed pierwszym wyścigiem, przed Grand Prix Kataru. Pierwszy trening, no taki dosyć, no niemiarodajny, bo w zupełnie innych warunkach niż wyścig. Tam Brad Binder był najszybszy. No ale drugi trening, kiedy już warunki były zbliżone do takich, jak będzie wyścig w niedzielę. Najszybszy był Rins, minimalnie przed Marquezem. Trzeci był Mir. Jeszcze tam potem dalej Fabio Quartararo, obecny mistrz świata, był ósmy. A dziesiąte miejsce zajął Banaya, czyli też taki no dosyć duży kandydat w tym roku do mistrza. Jeszcze też szósty był Miller, kolejny zawodnik Ducati. No i tak, w sobotę kwalifikacje i zobaczymy. Zobaczymy, kto będzie miał pole position, no ale to i tak jeszcze nie dużo świadczy, no bo wyścigi MotoGP, kto ogląda, ten wie, jak sporo się tam dzieje i prawie zawsze nie wiadomo, kto tam wygra. Ok, jesteśmy już tutaj w tym centrum licencji i tutaj jest to B1. Chodzi o to. Różne zadania tutaj ogólnie są, 10 zadań. Zobaczymy, czy no pewnie mnie znowu do tej kafe cofnie, ale chciałbym zrobić te wszystkie 10. Chyba, że, no, że będziemy musieli coś innego robić. A więc pora na pierwsze zadanie, ruszanie i hamowanie. Czyli będziemy się uczyć ruszać i hamować. High speed ring, coś takiego. Nie kojarzę tego toru w ogóle, czy też właśnie z Gran Turismo Sport. Tak jak to mówiłem w pierwszym odcinku, jedyna moja styczność z serią Gran Turismo to jest Gran Turismo Sport, czyli też no, przedostatnie wydanie tej serii. Czyli zaczynamy, ruszamy z miejsca i musimy się zatrzymać w strefie. To dobra, zaczynamy. Pierwsze zadanie, ruszamy. A mam manualną skrzynię biegów. Muszę o tym pamiętać. Rozpędzamy się. I tutaj będzie hamowanie. Za wcześnie? Za wcześnie. Trochę. Nie, za wcześnie. Dobra, jeszcze raz to zrobię. Jeszcze raz. A się ciągle uczę jeszcze tutaj no tej jazdy, no można tak powiedzieć. Dokładnie mówiąc tego, jak te samochody się tutaj zachowują. No ale już mam to mniej więcej wyczute. Ten punkt hamowania. No gdzieś tutaj niech teraz będzie. Minimalnie brakło, żeby mieć złoty medal. Ale to już chyba wystarczy, żeby zaliczyć tutaj to zadanie. Thank you.
No to on tutaj udziela tych rad. No dobra, wychodzimy stąd. Codzienny trening. Tutaj 42 tysiące kilometrów. Aż trzeba, żeby to zaliczyć. No zobaczymy, no może się to akurat, może się nabije tyle. Zrobiłem to B1. Zobaczę teraz w tym kafe, czy coś się tutaj pokazało przez to, czy nie. A, bo ja tego nie rozpocząłem. Nie rozpocząłem, ale teoretycznie już to zrobiłem. To wracam do ciebie, bo ukończyłem to. Bo też muszę o tym pamiętać, że jeśli decyduję się na coś z tego menu, żeby to zrobić, to muszę tutaj kliknąć się rozpocznij, aby to wyzwanie tego questa, no można tak powiedzieć. No to już zrobione. No to wracam z powrotem, bo teraz tu jest ten kompas. Dobra, co to będzie za nagroda? A to ten dostęp do Goodwood i do Brands Hatch. I kolejne tutaj zadanie. A czyli teraz trzeba będzie zebrać klasyczne te europejskie samochody. Ale czy trzeba będzie je dopiero kupić, czy raczej tak, no to rozpoczynamy. To będą ogólnie bardzo stare samochody. Tutaj widzę roczniki 68, 65, 66. Odjeżdżamy naszą Mazdą. Ale pewnie trzeba będzie teraz pojechać sobie po samochód taki, żeby można było. Tutaj mi pokazuje. Raczej mi nie pozwoli wziąć w tym udziału, dopóki nie będę miał takiego samochodu. Są trzy lokalizacje. Tu już dobrze mi znane. Lago Maggiore, tutaj robiłem, to był pierwszy wyścig. I teraz tutaj, czy mogę wziąć? Mogę wziąć udział. Czyli pewnie albo swoim samochodem pojadę, albo dostanę. To jednak będzie to pewnie tak to wyglądało, że w tym odcinku spróbujemy zrobić to trzecie menu. No jednak swoją Mazdą startujemy. Zrobimy tutaj to trzecie menu, czyli te trzy wyścigi, żeby zgromadzić te europejskie samochody. I pewnie jak wystarczy dalej czasu, to te tam centrum licencji odwiedzimy, żeby dokończyć ten pierwszy etap. I wyścig rozpoczęty, dwa okrążenia. Z kim my się tu w ogóle teraz ścigamy? Dobra, tutaj muszę uważać na
na podsterowność w tym zakręcie. Ok, rozpędzamy się, teraz tę gablotę bierzemy. Volkswagen Sambabus. No do transportera mi trochę jest podobny. Tutaj się ściga. Drugi. Golfa mamy. Fiat 500. Tutaj nie ma miejsca za bardzo. Jeden tam odjechał trochę z przodu. Dobra, tu jest też ten zakręt, który mnie trochę zaskoczył, jak się ścigałem tutaj pierwszy raz na torze. Wyprzedzamy Golfa. A tak w ogóle ta Mazda, którą jeździmy, to jest diesel. Ja tak trochę w tym poprzednim odcinku, jak piłem to auto, to coś mi się to nie pasowało, ten moment obrotowy, bo tu mnie chyba wpadłem, nie, ten Golfem trochę. 104 konie, no ale ponad 200 momentu obrotowego, jak na silnik, który ma 100 koni, 200 Nm momentu, no z silnika benzynowego to było trochę dużo. No a teraz już wiem, że to jest diesel. To zresztą widać po tych, po obrotach do 5000, czyli no gdzieś tak jak te nowoczesne silniki diesla. Maksymalnie w okolice 5000 obrotów na minutę jest w stanie się kręcić. No mi trochę braknie tutaj czasu. Tak, no tego już raczej nie wygram z nim. Trochę tam straciłem czasu, żeby tamtą dwójkę, co wcześniej była, żeby ich wyprzedzić. No ale drugie miejsce też ok. Spokojnie wystarczy, żeby już zgarnąć to pierwsze auto z tych trzech. Jeszcze premia za czystą jazdę. No i mamy Fiata 500 zdobytego. Jeszcze dwa samochody. Poziom kolekcjonera trochę też oczywiście przez to wzrósł. To teraz stąd wychodzimy i przenosimy się na inny tor. Teraz pojedziemy na Goodwood. Tu tutaj się przenosimy. Goodwood. Cztery tutaj te papryczki z pięciu, ale tutaj raczej tam nie mam dostępu, no, nie będę tego nawet sprawdzał. Tutaj mamy tą mapkę toru, bo po tym torze też nigdy nie jeździłem. Trzecie miejsce lub wyższe i tego Mini Coopera wygramy. Tor już się ładuje, tak jak mówiłem, to jest jedna z tych takich wyraźniejszych różnic między PS4 a PS5, że no tutaj na czwórce, no i tak mam PS4 Pro, ale i tak ten czas ładowania jest wyraźnie dłuższy niż na PS5. Dosyć taki no z pozoru łatwy tor, ale jak będzie, no to się przekonamy. Zawsze pierwsze okrążenia na torze, który się zupełnie nie zna, może być różnie. Jeszcze słońce mi tu będzie świeciło teraz. Teraz będzie prawy łuk. Tutaj jest miejsce dla mnie, żeby wyprzedzić tego. Ten mi teraz tutaj trochę na moment zablokował, ale teraz już się
z nim zrównuję. O, dobiłem prawie do limitera na trójce. Teraz tu jakiś ostrzejszy zakręt. Czyli troszkę schamowali. No nawet ja troszkę za bardzo schamowałem. Oj, tutaj nie ma miejsca za bardzo. Bo tu kontakt zajczyli. Ja tutaj to wykorzystam. I dobra, przebiłem się na piąte miejsce. No jeszcze co najmniej dwóch. Gdzie my teraz jesteśmy w takim momencie? Tutaj chyba ta najwolniejsza część tego toru. Dwa okrążenia, jak to bywa w tych wyścigach. I tutaj już mamy czwartego. Znowu dobiłem do limitera. Ja tutaj no muszę mieć dźwięk ustawiony naprawdę bardzo cicho, żeby mnie tu było słychać jakoś tak w miarę fajnie. Przez to ja tutaj jak nagrywam, no to tak no ledwo słyszę te samochody. Więc jak jestem tak zajęty zbytnio opatrzeniem na to, co się dzieje tutaj na torze, to czasami mogę nawet nie dostrzec tego, że już samochód mi do limitera dobija. No a zaczynamy drugie okrążenie. Tutaj znowu się zbliżam do limitera, ale jestem w zakręcie, to nie będę zmieniał biegu. No i tutaj już jest prosty odcinek. No z dieslami to jest to, że one w tych wysokich obrotach już po prostu no nie mają tej mocy. Już moc i moment im wtedy opada na wykresie. No jeśli tak spojrzymy na przeciętnego diesla. No zbliżam się teraz wyraźniej do nich. Tylko teraz jeszcze czy tutaj będzie gdzieś okazja, żeby ich wyprzedzić. Oni walczą ze sobą. To trochę też dobrze dla mnie. No jest też zaleta tego diesla. Duży moment, jak zazwyczaj w tych silnikach bywa. Oznacza to, że czasem i nawet z tych mniejszych obrotów się bez problemu dźwignie ten silnik. A tutaj też jak mam ustawioną skrzynię biegów w pozycję manualną, że sam zmieniam biegi, to mi tutaj pokazuje też pokazuje mi biegi takie sugerowane. Dam radę go jeszcze wyprzedzić, ale ta szykana. No nie mam też takiego bycia jeszcze do końca z tymi torami czy z tym torem czy z tym torem i z modelem jazdy, ale udało mi się go wyprzedzić. No i jest drugie miejsce. Może jakbym bardziej ten tor znał, to byłaby szansa, żeby wygrać. A ja też cały czas czekam na ten tuning, który tutaj jest. Muszę trochę wzmocnić auto. Też opony. Czy zawieszenie. No czas też dosyć szybko leci, grając tutaj. Jest drugie auto, jeszcze ten Volkswagen 1200. Prawie trzeci poziom już kolekcjonera. No będzie trzeci poziom, jak tylko ten trzeci wyścig zrobimy. Przenosimy się już teraz na trzeci tor. No Brands Hatch. To jest tor, na którym mam doświadczenie, ale tak sobie tylko spojrzę tutaj. Tutaj trzeba mieć tego Mini Coopera, żeby brać udział. Brands Hatch. Tutaj już grupa, gdzieś tam czwarta. To no wszystko, przyjdzie czas. Potem widzę, że to nie jest pełna pętla Brands Hatch, bo Brands Hatch jeszcze ma ten wariant taki bardziej dłuższy, który jest tym wariantem Grand Prix.
no jeśli chodzi o ten tor, to zdecydowanie takie większe doświadczenie mam na nim na motocyklu. Po Brands Hatch jeździłem sporo, grając w Ride 4. Zresztą chyba najtrudniejszy wyścig, jaki miałem tutaj w całej karierze w Ride 4, to właśnie był na Brands Hatch. Endurance, tam 20, chyba 40-minutowy wyścig ze zmianami opon, ze zmienną pogodą. No trudny wyścig był naprawdę, ale udało mi się tam dojechać chyba na podium, bo to mi było potrzebne, żeby tam potem skończyć karierę. I rozpoczynamy już ten wyścig. O pierwszy zakręt na Brands Hatch, właśnie ten, jest bardzo podstępnym zakrętem. Tutaj wyrzuca nas po prostu. Może po tej stronie, po zewnętrznej, tak? Wyprzedziłem już tamtego. Tutaj też ten zakręt, dosyć ostry nawrót, walka z podsterownością. Ten zakręt lubiłem nawet. Wykorzystuję tutaj moment obrotowy silnika, nawet nie schodziłem do drugiego biegu. Jest piąte miejsce. Aha, teraz o tam w lewo, jak jest ten dłuższy wariant toru, tu jedziemy takim skrótem. Tu się oj, złączymy. Dobra, trzeba się utrzymać w torze. No i już kończymy pierwsze okrążenie. To jest ten krótki wariant. No ale ja tu jeszcze muszę przynajmniej jednego wyprzedzić, żeby to się udało. Dobrze na limicie było, ale przez to udało mi się tutaj zbliżyć tego golfa. Teraz jak go zaatakować, żeby wyprzedzić. Dobra, jest. Zrównuję się z nim. Udało się, on gdzieś już tam powinien być z tyłu. Tutaj jeszcze może tego Mini Coopera jakoś zaatakuje, chociaż trzeba uważać, żeby nie wypaść z toru. Dobra, utrzymałem wewnętrzną zakrętu. I jest. Kolejny wyścig ukończony na trzecim miejscu. Na drugim. Więcej wyścigów już w tym odcinku nie będzie, no czyli odcinek tym razem bez wygranych. Ale tutaj właśnie bardziej chodzi o to, żeby być na podium na razie, niż żeby wygrywać. Już mamy ponad 30 tysięcy tej waluty. Jest i też to auto. Trzeci poziom kolekcjonera. I teraz wracamy do kafe, żeby zakończyć to trzecie zadanie. Wszystkie te trzy auta już zdobyte. Tu tak sobie tylko spojrzę, co tu jest. No chyba nie mam. Albo mam. Nie, no mam. Mam samochód, który się zalicza, ale to tego nie będę robił teraz. Wracamy do kafe. I kończymy to trzecie zadanie.
Kupon ruletki kolejny. High speed ring odblokowany. Sklep tuningowy odblokowany. O, to jest to, na co naprawdę czekałem. Oto opowieść o tych samochodach. Pewnie teraz będzie krótka. Ja trochę tak, no, przeklikuję dosyć szybko, ale czytam to, co tutaj się wyświetla. No tak, no tego Beatla, no to się potocznie mówi Garbus. Donner występował w filmach. Pamiętam taki jeden film o tym Garbusie, że on tak jakby był trochę żywy, miał takie ludzkie cechy. On był biały, z takimi paskami przez środek. Menu numer 4. Co my tutaj mamy? Ale tego nie będę zaczynał nawet. Ukończ w pierwszej trójce. High speed ring track day. Ukończ w pierwszej trójce. Zobaczę sobie to tylko. Tutaj jest ten sklep tuningowy. Światowe tory. I tutaj sobie zobaczymy, o co chodzi. Tak. High speed ring. Track day, tylko GT4 Cup, Clubman Cup. Wracam z powrotem. To może jeszcze zajrzyjmy sobie tutaj do tego sklepu tunerskiego. Czyli tutaj też poziom kolekcjonera ma wpływ na to, bo niektóre bardziej zaawansowane części będą możliwe tylko mając wysoki poziom tego kolekcjonera. I mamy już teraz tutaj dostęp do tych części. Kupiłbym sobie te opony sportowe miękkie. Opony kupione. Co bym sobie tutaj jeszcze... A tutaj właśnie to tak jakby kolejne poziomy tego wszystkiego. Na razie zablokowane są te bardziej te części, które dadzą więcej mocy. No ale można śmiało pokupić tutaj te wszystkie kolejne części. 110 koni już to nam daje filtr. No do kolejne dwa konie mechaniczne nam daje, zamiast 110 to już jest 112. Tłumnik sportowy, o tutaj już się robi 117 koni. Sportowe klocki hamulcowe, żeby lepiej auto się zatrzymywało. Zawieszenie, no jak już tak wszystko kupuję, to zawieszenie też kupię. Redukcja masy. A może tej redukcji masy jeszcze nie kupię, dopiero jak coś więcej zarobię. No a już jest troszkę auto stuningowane. Teraz bym się chciał dowiedzieć,
Czy no nie, to dopiero to jest tak, że jak już chcę brać jakiś udział w wyścigu, to przed tym wyścigiem mogę zmienić ustawienie samochodu i tam też mogę wybrać te części, czy chcę mieć większą moc na ten dany wyścig, czy nie, ale to też trzeba uważać na te kryteria, bo w niektórych wyścigach, no przynajmniej tak było w Gran Turismo Sport, żeby tam różne ograniczenia, to tutaj też to jest, że przykładowo do 300 koni mechanicznych. Też tuningując auto trzeba uważać, żeby tego limitu nie przekroczyć, no bo potem trzeba będzie znowuż odejmować tą moc, żeby w takim wyścigu móc wziąć udział. No to mamy już pół godziny nagrania. W tym odcinku to było na tyle. W następnym odcinku, w sumie to może trzeci odcinek poświęcimy na to centrum licencji. Zrobimy sobie tutaj w tym centrum licencji te pozostałe zadania. Tak, tutaj w tym odcinku zrobiliśmy to, żeby zadanie w tym kafe zrobić, a następny odcinek poświęcimy na te resztę zadań. Będziemy oczywiście różnymi samochodami jeździć, tak jak na przykład tym Type-R-em. Co tu jeszcze mamy? Nowa Toyota GR86, czyli następca tej Toyoty, jak ona się nazywa, zapomniałem, ale to jest to samo co na przykład Subaru BRZ, następca Nissan Fairlady Z, czy jeszcze TT Cooper. A to tym zajmiemy się w następnym odcinku, tymi tutaj zadaniami. To jest też fajne, że jak się gdzieś idzie i się wychodzi, to się tutaj ta pora dnia zmienia. Oto za ten odcinek już dziękuję i do zobaczenia w kolejnym.